W dzisiejszym wydaniu raportu dnia starocie już po raz 16 zdominowały grudziądzką starówkę. Klimat jarmarku w staroci polega na tym, że nie tylko się kupuje, ale można również sprzedać, jak również wymienić. Spółka MPGN organizuje drzwi otwarte swojej siedziby wraz ze spływem kajakowym po kanale Trynka. Będzie można zrobić sobie zdjęcie w fotelu prezesa, będzie można pozwiedzać studio internetowej telewizji miejskiej, będzie można zajrzeć do innych biur. Wyróżniono najlepszych autorów w corocznym konkursie Grudziądz Foto. Konkurs oceniany jest w czterech kategoriach: fotografia artystyczna, reportażowa, debiut i wykonana telefonem komórkowym. Rokrocznie niektóre ulice Starówki w czerwcu zostają wyłączone z ruchu. Nie chodzi oczywiście o wykopy czy prace remontowe, lecz o odbywający się tradycyjnie z okazji urodzin Grudziądza nadwiślański jarmark staroci. Wydarzenie ściąga do naszego miasta kolekcjonerów z całego kraju. Tym razem przez nieco słabsze warunki atmosferyczne przyjechało ich nieco mniej niż zwykle. Pogoda troszkę nam popsuła szyki. Jest tych wystawców około 80. Miejmy nadzieję, że jutro pogoda dopisze i kolejni koledzy dojadą. Impreza cały czas rozwija się, wystawcy przyjeżdżają z całej Polski. Mieszkańcy jak zwykle dość licznie odwiedzali wystawione stoiska. Co na nich? Zabytkowe monety, płyty winylowe czy też porcelanowe zestawy. Te przedmioty w wielu przypadkach służyły nie jednemu pokoleniu, a ich właściciele kolekcjonują je już od kilkudziesięciu lat. 43 lata dokładnie tym się zajmuję. Militariami, odznaczeniami, no praktycznie tylko się porcelaną nie zajmuję, a tak to wszystkim się zajmuję, i widokówki, i magnety. Kolekcje w wielu przypadkach bardzo imponujące, ale i patrząc historycznie wstecz, także bardzo cenne. Masę pieniędzy w ładowanie, to nie jest tak, że każdy mówi, że tego, to jest parę tysięcy, mówię, tysięcy władowane w towar. No i później się, wie pan, dobre, ładne rzeczy się zostawia dla siebie, dla kolekcji, a nadmiar się wysprzedaje. Niektórzy ideę kolekcjonerstwa kontynuują po swoich rodzicach. Spadek po tacie dostałem, trochę staroci, i zacząłem to rozkręcać, a głównie moim takim przewodnią myślą w tym wszystkim to są płyty winylowe, bo kiedyś DJ-owałem, także to mnie bardzo pociąga. Na tego typu wydarzeniach zarobek nie jest głównym celem dla wystawionych kolekcjonerów. Transakcje przecież nie zawsze muszą być w formie gotówkowej. Klimat jarmarku w staroci polega na tym, że nie tylko się kupuje, ale można również sprzedać, jak również wymienić przedmiot na przedmiot. Bazary, jarmarki staroci odwiedzają przede wszystkim hobbyści, miłośnicy, pasjonaci tych obiektów, tych zabytków. Przychodzą także ludzie młodzi. Się pyta, co to jest, co to jest, co to jest. Telefon przewodowy, to o, jakieś dziwko, nie? Mimo zwiedzania i oglądania wystawcy nie widzą w nich większego zamiłowania do takiej formy zainteresowań. I jak starsze pokolenie kolekcjonerów wymrze, to mam wątpliwości, czy te przedmioty będą w kręgu zainteresowania młodych ludzi. Młodzi ludzie niestety teraz tylko komputer, samochód, prawda, dobra zabawa i atrakcje codziennego życia. Zachęcić zwiedzającego klienta do swojego stanowiska też trzeba umieć, stąd przeróżne formy ekspozycji wystawianego towaru. Trzeba mieć towar urozmaicony, bo to nie tak, wiem, że tylko się w jeden pan temat ładuje. Bo jeden klient potrzebuje, jak się to mówi, igła, a drugi coś ładniejszego, nie? No. Jarmark odbywa się w naszym mieście już po raz 16. Organizowany jest z okazji 726. urodzin Grudziądza. Tyle w kwestii czasu. Ci, którzy lubią go liczyć, mogli nabyć piękne i zabytkowe zegary. Te zegary są stare, autentyczne, są odświeżone, odnowione. Jest to moim hobby, wielką miłością. Te, które tutaj widzimy, to są tak zwane Ślązaki. Podobne miejsca mają to do siebie, że i tutaj powolnym krokiem zaczynają pojawiać się gotowe produkty z Chin. Grudziądz jest jednym z nielicznych miast, gdzie do podobnych rzeczy jeszcze nie dochodzi. Wszyscy kolekcjonerzy szukają poważnych jakichś jarmarków. Myśmy sobie tu zastrzegli, że tu nikt nie ma stać z jakimiś piórkami, jajkami, kogucikami, tylko ze starociami. Nadwiślański jarmark staroci potrwa w naszym mieście do niedzieli do godzin wieczornych.
Już 7 lipca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami otwiera swoje drzwi i zaprasza mieszkańców całego miasta, by od kuchni zobaczyli, jak wygląda codzienna praca wszystkich działów spółki. Będzie można zrobić sobie zdjęcie w fotelu prezesa, będzie można pozwiedzać studio internetowej telewizji miejskiej, będzie można zajrzeć do innych biur. Udział w tym wydarzeniu zapowiedziały również służby mundurowe, straż pożarna, policja. Zanim jednak do zwiedzania poszczególnych biur dojdzie, spółka organizuje dodatkowe wydarzenie dla miłośników kajakarstwa, spływ kajakiem przez kanał Trynka. Chcemy nie tylko jeździć rowerami, nie tylko biegać, ale również chcemy pływać kajakami i zaproponowaliśmy dla naszych mieszkańców spływ kajakowy kanałem Trynką. Nie było czegoś takiego, w związku z tym zarezerwowaliśmy 30 kajaków, więc nie trzeba, już odpowiadam, nie trzeba mieć swojego kajaka. Spływ zakończy się pod siedzibą spółki zaraz po przepłynięciu przez budynek młyna. Rozpocznie się z kolei w miejscu, w którym MPGN już niebawem zakończy swoją kolejną inwestycję mieszkaniową. Startujemy z Polany przy Nowym Tarpnie, bo kończymy tam inwestycje i to też będzie fajna taka promocja osiedla. Chcemy stamtąd wystartować. Kanałem Trynką będziemy płynęli do siedziby tutaj MPGN-u. Mam nadzieję, że uda się przepłynąć przez budynek młyna, który będzie tego dnia też otwarty dla mieszkańców. W drzwiach otwartych spółki udział wezmą także przedstawiciele grudziąckich służb mundurowych. Ich obecność będzie związana z pewnymi czynnościami, do których zwiedzający siedzibę MPGN mieszkańcy również zostaną zaproszeni. Wspólnie ze Strażą Pożarną, jednocześnie w ramach takiego szkolenia przeciwpożarowego dla pracowników, chcemy zrobić jednocześnie taką w pełnych warunkach bojowych ewakuację z uwzględnieniem również mieszkańców. Nie zabraknie także emisji filmów o spółce na wystawionym telebimie, czy też możliwości nagrania przed jedną z naszych kamer własnych pozdrowień dla najbliższych. Początek całego wydarzenia wraz ze spływem kajakowym zaplanowano na godzinę 10:00. W klubie Akcent odbyło się jubileuszowe 20. rozstrzygnięcie konkursu Grudziąc Foto. Od wielu lat chętnych, by pochwalić się swoimi zdolnościami fotograficznymi, nie brakuje. W tym roku do konkursu wpłynęło aż 376 prac. Dla komisji było to nie lada wyzwanie. Rozszerzyłam ten konkurs o poszczególne kategorie i w tym do tej pory jakby konkurs oceniany jest w 4 kategoriach: fotografia artystyczna, reportażowa, debiut i wykonana telefonem komórkowym. Fotografia to bardzo popularne hobby, chociażby dlatego, że każdy z nas ma przy sobie aparat w telefonie komórkowym. Dzięki temu fotografować możemy w każdym momencie. Przez 20 lat istnienia konkursu cel jest wciąż ten sam, czyli promowanie naszego miasta. Nie bez powodu w nazwie ma Grudziądz Foto. Chodzi o to, żeby cały czas promować nasze miasto, bo okazuje się, że kolejne pokolenia młodych fotografików mają inne spojrzenie i pokazują nam często miejsca, które znamy, zupełnie pod innym kątem, z innego miejsca. Poziom kreatywności uczestników jury oceniło na bardzo wysoki. Prac było, jak Państwo sami widzicie, bardzo dużo, bardzo różnorodne. Miejsca dla niektórych bardzo oczywiste, ale przekazane w zupełnie inny sposób, myślę, ciekawy. Dla mnie bardzo istotnym na tym konkursie było światło i zauważyłem, że gra światłem dała najlepsze efekty w tym roku. Konkurs odbywa się raz w roku i jest anonimowy aż do ogłoszenia wyników. Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. W tym roku główną nagrodę otrzymał Łukasz Gorczyński. Pasja się wzięła chyba po tacie. Tata był fotografem kiedyś, już niestety nie jest, ale od niego. Gdzieś tam mnie zawsze niebo nocne interesowało, gwiazdy, i widziałem takie zdjęcia wcześniej i wiedziałem, że można je zrobić i że nie jest to trudne. Myślę, że temat jest, pewnie można powiedzieć, że jest monotonny, bo jest grudziąc, ale proszę Państwa, grudziąc żyje, zmienia się. Także każdego roku można zrobić naprawdę fantastyczne prace, zgłosić się, wygrać i powalczyć o nagrodę Grand Prix. Wszystkich, którzy nie odważyli się jeszcze na przedstawienie swoich prac, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Dziś w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Legionów odbył się kiermasz wydawnictw grudziąckich. Jest to już cykliczne wydarzenie, które organizowane jest z okazji Dni Grudziądza. Dzisiaj mamy w sprzedaży wydawnictwa nowe, wydane niedawno, jak również i starsze publikacje, które są sprzedawane już od iluś tam lat, ale cieszą się również powodzeniem. Oprócz książek można było nabyć pocztówki czy nawet przewodniki Grudziądza. Wydarzenie cieszy się największą popularnością wśród kolekcjonerów publikacji związanych z naszym miastem.
Największym zainteresowaniem, no, wydaje mi się, że cieszą się książki, które osiągają niską cenę. Te drogie publikacje, no niestety, no, to już tak dla takiego ścisłego grona. W zależności od warunków atmosferycznych kiermasz może zostać przeniesiony pod gołe niebo. Z kamerą trafiliśmy jednak na deszczową pogodę. Pogoda rzeczywiście ma duże znaczenie. Jak jest pięknie, ładnie, stoimy na zewnątrz, to więcej osób do nas przychodzi. Kolekcjonerzy z pewnością znajdą dla siebie zarówno nowe, jak i dużo starsze publikacje. A już od jutra Dni Grudziądza ruszą pełną parą.